W części mieszkalnej pensjonatu tylko jedne drzwi były zawsze zamknięte. Markus, właściciel obiektu, nigdy nikomu nie mówił, co się za nimi znajduje. Goście też o to nie pytali. Rotacja ludzi była dość duża, zatem jedne drzwi nie przykuwały uwagi pensjonariuszy. Były zamknięte, zatem nie należało ich otwierać. Na tym urywały się rozważania na ich temat. Markus cenił sobie prywatność. Miał już 58 lat. Wciąż pracował czynnie jako policjant niemieckiej, a konkretnie drezdeńskiej policji. Od kilku lat nie wychodził w teren. Do jego obowiązków należała analiza śladów, szczególnie daktyloskopijnych. Katalogował je, przechowywał w odpowiednich warunkach i kontrolował informacje spływające z laboratorium, gdy śledztwo tego wymagało. Wśród współpracowników miał nieposzlakowaną opinię. Był ogólnie lubiany. Był po rozwodzie, z byłą żoną doczekał się dwójki dzieci, ale w trakcie związku odkrył, że bardziej od żony pociągają go inni mężczyźni. Nie ukrywał tego faktu przed ukochaną. Któregoś dnia przygotował kolację, zadbał o atmosferę, zapalił świeczki. Zapowiedział, że chce o czymś porozmawiać i nie będzie to romantyczna rozmowa. Kobieta co prawda przeczuwała, że mąż interesuje się kimś innym, że może mieć odmienną orientację. Dlatego nastawiła się podświadomie na to, co może usłyszeć. Nie pomyliła się. Markus przeprosił ją i oświadczył, że kocha ją, szanuje, ale nie w taki sposób, w jaki mąż powinien pożądać swoją kobietę. Para rozstała się, ale pozostali w bardzo dobrych relacjach. Mężczyzna zadbał o swoje dzieci, zapewnił też godne życie małżonce. W dalszym ciągu wypłacał jej procent dochodów z pensjonatu, który prowadził. Wkrótce nawiązał kontakt z Peterem. Byli w podobnym wieku, mieli podobne zainteresowania. Jednak burzliwy romans nie przetrwał. Peter pragnął wielu mężczyzn, a Markus liczył na to, że będą razem układać sobie życie. Pewnego dnia kochanek wyjechał bez słowa i nigdy więcej się nie odezwał. Markus, jak wspomniałem, pracował w policji, ale wieczorami zajmował się pensjonatem. Zatrudniał kilka osób do obsługi i cieszył się z zysków, jakie przynosił mu spadek po rodzicach. Jednak gdy wszyscy goście zamykali się w swoich pokojach, on schodził na parter. Dokładnie rozglądał się dookoła, czy nikogo nie ma w pobliżu. I otwierał drzwi do pomieszczenia, które skrywało mroczną tajemnicę. Tuż za drzwiami znajdowały się betonowe schody. 18 stopni prowadziło w dół. Schodzić należało powoli, bo każdy niefortunny ruch mógł sprawić, że strome schody zamienią się w niebezpieczną zjeżdżalnię, na końcu której znajdowała się betonowa posadzka. Jednak Markus doskonale znał każdy centymetr tego pomieszczenia. Wiedział, że u stóp schodów znajduje się przełącznik, który rozświetlał całe pomieszczenie. Miało ono około 40 metrów kwadratowych. Pomalowane na biało przypominało jakąś salę szpitalną, choć z pewnością architektowi nie chodziło o ratowanie ludzkiego życia. Markus przekręcił włącznik, który pamiętał czasy komunizmu. Zrobił tylko jeden ruch, co świadczyło o tym, że zapali się tylko kilka żarówek. Zależało mu na efekcie, który wywoła ciarki na plecach. Rozejrzał się dookoła i zrobił kilka kroków w głąb pomieszczenia. Na półce leżała piła mechaniczna, kilka rodzajów pił z ostrzami gotowymi przeciąć najtwardszy materiał.
Obok leżał komplet rzeźnickich noży i siekiera, na wszelki wypadek. Podszedł do jednej z szafek i wyjął z niej kilka worków na śmieci. Wiedział, że będą mu zaraz potrzebne, aby zrealizować plan. Tuż za jego plecami, na środku pomieszczenia, wisiał hak przytwierdzony do sufitu. Do niego zamocowana była lina, na końcu której własnoręcznie zawiązał pętlę. To miało być miejsce, które traktował jak tron, jak scenę, na której stał jeden aktor. Ten najważniejszy, który spełnia swoje pragnienia. Wisząca postać nie dawała znaków życia. Ciało było już sine, a mokra plama na podłodze wyjaśniała, że wszystkie mięśnie zdążyły się rozluźnić po tym, jak ciało oddzieliło się od duszy. Markus posprzątał podłogę, aby kadr był nieskazitelny. Scena od kilkudziesięciu minut była rejestrowana przez zainstalowaną w pomieszczeniu kamerę, choć finalnie do jego kolekcji miał trafić maksymalnie kilkunastominutowy fragment. Mężczyzna ustawił się w odpowiednim miejscu i rozebrał prawie do naga. Zostawił tylko skarpetki i czarne klapki. Zamontował telefon na statywie i ustawił samowyzwalacz. Po chwili salę rozświetlił błysk lampy, a na ekranie smartfona uwiecznił się obraz nagiego mężczyzny, stojącego na tle zwisających z sufitu zwłok. Teraz mógł przystąpić do najważniejszego punktu przedstawienia. Ciało mężczyzny powoli zsunął na podłogę. Był przygotowany na każdą okoliczność. W rogu pomieszczenia stał specjalny stół, który jednym ruchem dłoni składał się niemalże do wysokości podłogi. W ten sposób z łatwością ułożył na nim zwłoki, a następnie kilkoma sprawnymi ruchami korbą uruchomił siłownik, który uniósł blat na wymaganą wysokość. Markus zastanawiał się chwilę, jakby zrozumiał, że czegoś mu brakuje. Po chwili zorientował się, że w pomieszczeniu jest zbyt cicho. Odwrócił się w stronę kamery i podszedł na moment, zasłaniając cały kadr. W tym czasie włączył odtwarzacz, który musiał stać za kamerą. Od tego momentu na nagraniu słychać było najpopularniejsze przeboje roku 2013. Wrócił do stołu, aby dokończyć dzieło. 11 listopada 2013 roku w Polsce stał pod szyldem Narodowego Dnia Niepodległości. Cały kraj upamiętniał odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918. Po 123 latach zaborów, 23 kwietnia 1997 roku ustalono datę 11 listopada jako święto narodowe i dzień wolny od pracy. Ta data nie była przypadkowa. Tego dnia zakończyła się w Polsce I wojna światowa, a do kraju nad Wisłą przybył Józef Piłsudski, ogłaszając ostateczną klęskę Niemiec. W Polsce odbywały się marsze niepodległości, a ludzie tłumnie brali w nich udział. Niektórzy korzystali z wolnego poniedziałku, inni śledzili doniesienia medialne o zamieszkach, jakie wybuchły tego dnia w Warszawie. Jednak rodzina Bogdana Z. nie miała nastroju do świętowania. Mężczyzna od tygodnia nie dawał znaków życia. Od dawna zapowiadał, że przyjedzie do rodzinnego miasta na długi weekend i zostanie dłużej, aby odebrać nadgodziny. Jednak nie było go ani 9, ani 10, ani 11 listopada. Ostatni raz skontaktował się z rodziną 3 listopada. Wspominał wtedy o wizycie u jakiegoś kolegi.
Bogdan miał 46 lat. Nie wyszło mu w małżeństwie, do tego biznes, który prowadził, niedawno zbankrutował, pozostawiając po sobie kredyt do spłaty. Dlatego mężczyzna poszukiwał pracy za granicą. Znał język niemiecki, więc wybór tego kraju wydawał się niejako najlepszy. Kilka biur oferowało pracę w Berlinie. Bogdan spakował kilka potrzebnych rzeczy, zabrał jedzenie na kilka dni oraz kilka euro na początek i wyruszył w drogę. Praca okazała się jednym wielkim rozczarowaniem. Miał otrzymać umowę od niemieckiego pracodawcy i godziwą pensję. Okazało się, że pensja po odliczeniu stacji była głodowa, a o umowie o pracę nie było nawet tematu. W dodatku firmą zarządzał jakiś człowiek pochodzący z Bliskiego Wschodu, który za nic miał pracownika. Bogdan miał jednak przewagę nad innymi zatrudnionymi w tej firmie. Potrafił rozmawiać w języku naszych zachodnich sąsiadów. Szybko rozejrzał się za ofertami i znalazł to, czego szukał. Praca na stanowisku spawacza w Hanowerze. Następnego dnia był już w stolicy Dolnej Saksonii, gdzie podjął pracę. Był zadowolony z warunków, poza tym zakolegował się z kilkoma innymi pracownikami. Szybko się zaaklimatyzował. Do domu jeździł raz na 3 tygodnie. Przez ten czas wyrabiał nadgodziny, aby tydzień w miesiącu spędzić z Basią, nową dziewczyną, z którą planował wspólną przyszłość. Jednak teraz Bogdan rozpłynął się jakby w powietrzu i nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. Telefon nie odpowiadał, do pracy się nie stawiał, zresztą wszyscy byli przekonani, że mężczyzna jest w Polsce. Rodzina Bogdana wybrała się więc do Niemiec, aby bezpośrednio tam zgłosić zaginięcie. Zdawali sobie sprawę, że korzystając z Centrum Współpracy Służb Polsko-Niemieckich, czas trwania wszczęcia poszukiwań znacząco się wydłuży, a dla rodziny każda minuta była na wagę złota. Na szczęście niemiecka policja nie szukała podstaw, aby spławić zgłaszających. Przyjęto zawiadomienie i rozpoczęto poszukiwania obywatela Polski. W pierwszej kolejności przesłuchano pracowników firmy, w której pracował. Wiele osób wspominało, że mężczyzna miał wyjechać do Polski, ale przed tym chciał odwiedzić jakiegoś kolegę, którego poznał przez internet. Nikt nie wiedział, kim jest ten tajemniczy człowiek. Ludzie nawet zastanawiali się, czy aby Bogdan na pewno jest zwolennikiem kobiet. Ale ostatecznie nikt nie doszukiwał się drugiego dna tej sprawy. Śledczy, idąc tym tropem, prześwietlili zachowanie Bogdana w sieci. Zabezpieczyli jego komputer, pozyskano bilingi z telefonu, jakim się posługiwał. Oraz ustalono, że na pewno nie przekroczył granicy z żadnym sąsiadującym krajem. Zatem wciąż był na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Pytanie, gdzie? Na komputerze należącym do Bogdana policja znalazła kilka niepokojących treści. Im dalej szukano, tym mroczniejszy wyłaniał się obraz. Okazało się, że mężczyzna należał do kilku nieoficjalnych społeczności fascynujących się egzotycznym mięsem. Śledczy doskonale wiedzieli, że jest to tylko zasłona, a egzotyka oznacza wprost człowieka. Zatem Bogdan interesował się kanibalizmem. Dalsza analiza odkrywała kolejne karty. Okazuje się, że od jakiegoś czasu mężczyzna pisał z człowiekiem o niku Argentyna77. Ich rozmowy oraz maile były szokujące. Bogdan pisał, że jego największą fantazją jest to, aby ktoś go zjadł. Pragnął umrzeć w cierpieniu, a jego ciało miało być w całości skonsumowane.
Historia łudząco przypominająca sprawę Armina Majwesa z 2002 roku. Jednak to jest zupełnie inna historia z zupełnie innej części Niemiec. Człowiek, z którym pisał Bogdan, był od niego zdecydowanie młodszy. Pochodzący z okolic Stuttgartu 33-latek oferował się, że zje człowieka. Jednak gdy Bogdan dopytywał o szczegóły, o to w jaki sposób to zrobi i jak będzie z nim postępować po śmierci, chłopak usunął konto. Zapewne był to ktoś, kogo przerosła myśl o zrealizowaniu takiej fantazji. Bogdan czuł się zawiedziony, że jego rozmówca nie spełni jego prośby, ale nie ustawał w poszukiwaniu odpowiedniej osoby. Okazja na zawarcie kolejnej znajomości nadarzyła się nieoczekiwanie szybko. Na jednym z portali Bogdan natknął się na mężczyznę, który opisywał chęć spróbowania egzotycznego mięsa. Rozpisywał się od miesięcy o sposobach przyrządzania i skonsumowania przygotowanej przez siebie potrawy. Wyglądał na zdecydowanego i pewnego w swoich fantazjach. Obaj szybko nawiązali kontakt. Tym drugim okazał się Markus, policjant z Drezna. Jak ustalono, Markus i Bogdan wymienili się mailami, w których opisywali swoje mroczne usposobienia. Obaj wpisywali się w fantazję i byli pewni, że mogą zaspokoić siebie nawzajem. Wiedzieli też, że tylko jeden z nich przeżyje spotkanie. Z wiadomości i połączeń telefonicznych wynikało, że obaj kontaktowali się aż do dnia zaginięcia Bogdana. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna kupił bilet i pociągiem udał się do Drezna na spotkanie ze swoim przyjacielem. Policja postanowiła przesłuchać Markusa. Historia była aż niewiarygodna, ale po wydarzeniach z 2002 roku niczego nie można było wykluczyć. Ku zaskoczeniu śledczych, Markus od razu przyznał się do znajomości z obywatelem Polski. Tak jakby nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów, opowiedział o morderstwie i konsumpcji mięsa. Dla jego kolegów po fachu był to prawdziwy szok. Markus opowiedział o tym, że jego przyjaciel Bogdan chciał umrzeć. Marzył o tym, aby ktoś pozbawił go życia, a następnie zjadł. W ten sposób miałby stać się jednością z innym człowiekiem, a sam moment śmierci byłby poprzedzony ekstazą. Tak przynajmniej mu się wydawało. Bogdan przyjechał do pensjonatu Markusa 3 listopada. Od razu przypadli sobie do gustu, stąd też nawiązał się między nimi romans. Jednak Bogdan naciskał, aby jak najszybciej spełnić jego fantazję. Co działo się później? Na ten moment nikt nie znał prawdy. Pewnym było to, że mężczyzna nie żyje. Markus, po tym jak został zatrzymany, postanowił pokazać śledczym miejsce ukrycia ciała. Zakopał je w ogrodzie przy pensjonacie. Rozczłonkowane ciało zapakował do worków i ukrył między grządkami warzyw, które jako bio serwował swoim gościom. Stan zwłok nie pozwalał jednoznacznie określić przyczyny śmierci. Poza tym ciało było prawie kompletne, bo brakowało jedynie członka. Śledczy uznali, co w pierwszych zeznaniach potwierdził Markus, że była to jedyna część ciała, którą skonsumował. W toku kolejnych analiz specjalista z Zakładu Medycyny Sądowej uznał, że zgon nastąpił w wyniku uduszenia. Markus opisał ten dzień jako najlepszy w swoim życiu. Przyznał się, że najpierw pozbawił życia Bogdana, a następnie zjadł kawałek jego ciała. Resztę pokroił na kawałki, ale nie był przygotowany na przechowywanie takiej ilości mięsa, dlatego zakopał ciało.
Jednak mężczyzna unikał podania jakichkolwiek szczegółów, w tym tego, w jaki sposób popełnił zbrodnię. Na nagraniach zabezpieczonych przez policję widać moment śmierci. Jednak nagranie rozpoczyna się od momentu, w którym Bogdan wisiał już na linie i się dusił. Jego pozycja była dość nietypowa, bo mężczyzna wisiał na tyle nisko nad ziemią, że jego nogi były zgięte i dotykały podłoża. W późniejszym śledztwie dla obrony ten moment stanie się kluczowy. Kolejnego dnia przesłuchań Markus odwołał wszystkie swoje zeznania. Stwierdził, że faktycznie miał kontakt z Bogdanem i mieli romans, ale nie pozbawił go życia. To Polak miał popełnić samobójstwo, a on, bojąc się konsekwencji i złej opinii pensjonatu, która zapewne odbiłaby się na dochodach, postanowił ukryć ciało. Ponoć zrobił to z wielkimi wyrzutami sumienia, choć na nagraniach wcale tego nie było widać. Te przedstawiały zadowolonego z siebie mężczyznę, który czerpał pełną satysfakcję seksualną z sytuacji, jaka miała miejsce. Rozebrał się i doprowadzał do pełnej satysfakcji w obecności martwego człowieka. Tak nie zachowuje się osoba przerażona samobójstwem, a ktoś, kto z premedytacją i świadomie uczestniczy w zbrodni. Sprawa trafiła do sądu w 2014 roku. Na sali rozpraw zebrał się tłum dziennikarzy chcących uwiecznić postać kolejnego dewianta zafascynowanego kanibalizmem. Według obrońcy Markus nie mógł odpowiadać za morderstwo, bo takiego się nie dopuścił. Nie było żadnych dowodów na to wskazujących. Jedyne, do czego się przyznał i co było uwiecznione na nagraniach wideo, to to, że zbezcześcił ciało po śmierci. Za to groziła mu kara 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator jednak twierdził, że materiał dowodowy jest na tyle poważny, że obywatel Niemiec powinien być sądzony za zabójstwo. W Niemczech prawo oddziela zabójstwo od morderstwa. To pierwsze jest traktowane łagodniej i z reguły oznacza, że odebranie życia nastąpiło w wyniku jakiegoś impulsu, złości, zaburzenia. W dodatku podłoże zabójstwa nie miało znamion okrucieństwa. Za takie przestępstwo kodeks karny w Niemczech przewiduje maksymalnie 15 lat więzienia. Każda inna zbrodnia zagrożona jest już karą dożywocia. Biorąc pod uwagę okoliczności i ustalenia, prokurator domagał się 10 lat pozbawienia wolności. Obrona oczekiwała znacznie łagodniejszego wyroku. 2 lata za zbezczeszczenie zwłok to wystarczająca kara, jaka powinna spotkać mieszkańca Drezna. Mecenas, który podjął się obrony Markusa, przedstawił nagrania, na których widać wiszącego na linie Bogdana. Jego nogi dotykały podłoża, choć były zgięte. Tym samym obrońca uznał, że ofiara w każdym momencie mogła przerwać proces i gdyby tylko wyprostowała nogi, mogłaby żyć nadal. Problem jednak polega na tym, że każdy, kto ma podstawową wiedzę o zachowaniu ludzkiego ciała podczas popełniania samobójstwa poprzez powieszenie, doskonale wie, że w pewnym momencie organizm przestaje reagować na jakiekolwiek polecenia wydawane przez mózg. Wiele razy zabawa w podduszanie kończyła się tragedią, gdy ktoś chciał sprawdzić, jak to jest odebrać sobie życie poprzez założenie pętli na szyję, nawet mając stały kontakt z podłogą. W którymś momencie wycofanie się z tego staje się niemożliwe. A zgon następuje powoli, bo nie dochodzi do przerwania rdzenia kręgowego. Sąd podzielił opinię prokuratora, że Markus jest winny zabójstwa, bo jako świadek tych wydarzeń mógł zareagować i uratować ludzkie życie. On jednak wpatrywał się w scenę i czerpał z niej przyjemność.
Dlatego decyzją sądu skazano go na karę 10 lat i 5 miesięcy pobytu w zakładzie karnym. Ten wyrok nie był jednak prawomocny, a obrona, jak i oskarżenie odwołały się od niego. Ponowny proces wzbudzał ogromne zainteresowanie. Nikt nie mógł sądować, jaki zapadnie wyrok, bo materiał dowodowy nie pozwalał z pełnym przekonaniem wskazać, że doszło do zabójstwa. Na 50-minutowym nagraniu widać moment umierania i świadka tych wydarzeń. Ale nie było nagrania pokazującego moment, w którym ofiara zawisła na stryczku. Śledczy zastanawiali się, czy aby nie istnieje inne nagranie, które przedstawia całą perspektywę. W dodatku pomieszczenie było przygotowane i przystosowane do zbrodni, zatem Markus musiał się z nią liczyć. Czy na pewno wycofał się w ostatniej chwili i pozwolił, aby ofiara sama odebrała sobie życie? To bardzo mało prawdopodobne, bo cała ich umowa polegała na tym, aby doszło do morderstwa, a nie samobójstwa. Czy Bogdan zgodziłby się na taką śmierć? Sądząc po wiadomościach, jakie wysyłał, raczej nie. Jednak cały proces opierał się na wyjaśnieniach jedynego świadka, Markusa, a innych nagrań policja nigdy nie znalazła. Sąd drugiej instancji skazał go na karę 10 lat i 7 miesięcy więzienia, tym samym podtrzymano opinię sądu pierwszej instancji, a od wyroku odliczono czas, który oskarżony przebywał już w areszcie. Zgodnie z wyrokiem sądu, Markus wyjdzie na wolność w sierpniu 2024 roku. Tak kończy się dzisiejszy odcinek. Ilu takich Markusów wciąż chodzi po ziemi i szuka swoich ofiar w zakamarkach ciemnej strony internetu? Zapewne wielu. Dziękuję Wam za ten odcinek i zapraszam na kolejną sprawę z Polski już w najbliższy czwartek o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Do usłyszenia.